Czas dowiedzieć się więcej o kolejnej uczestniczce programu 40 kontra 20. Mam nadzieję, że Monika Piwowarska, mimo obecności wielu kamer, które śledziły jej losy podczas reality show, pozwoli poznać Wam się lepiej. Cześć Monika. Cześć. Z tej strony Mariusz, to jest kanał W Garści. Teraz szybkie intro i zaczynamy. Zanim zaczniemy, parę słów o profilu Patronite. W opisie naszego filmu znajdziecie link do naszego profilu i dowiecie się, w jaki sposób możecie wspierać rozwój naszego kanału. Monia, co było tak naprawdę Twoją motywacją do tego, żeby zdecydować się na udział w tym programie? Na pewno taką główną motywacją dla mnie wtedy, bo to było już 2 lata temu, było to, że szukałam przygód. Ja lubię, jak się dużo w życiu dzieje, jak jest spontanicznie, są różne bodźce, różne impulsy. I takim też impulsem było wzięcie udziału właśnie w programie. Wiadomo, też byłam sama wtedy, więc gdzieś tam po cichu sobie też marzyłam, że a nuż coś tam się trafi. Więc chciałam połączyć tą przygodę razem z tym, że a może kogoś poznam, bo jak wiadomo, każda sposobność do poznania jest dobra w tych ciężkich naszych czasach. Wiemy, jak to wygląda. Dokładnie tak. Wiemy, jak to wygląda. Więc zdecydowałam się wziąć udział. Od początku byłaś szykowana do tego, żeby pojawić się w programie w trakcie jego trwania? Czy to gdzieś tak wyszło, nie wiem, scenariusz? Twórcy uznali, że dobra, to jednak nie wpuścimy wszystkich od razu, tylko Monia pójdzie w środku. Więc na początku miałam wchodzić na początku, w sensie na tak, ze wszystkimi. Tyle, że potem dostałam telefon, że mają inny na mnie pomysł, że ktoś tam zadecydował, że wydaje im się, że będę na tyle intrygantką i tyle kombinatorką, że jak wejdę na początku, to stracą tą osobę, która może zrobić tam po prostu rozróbę jakąś. I dostałam informację, że najpierw miałam jeszcze wcześniej, bo pierwsza informacja poszła, że tam chyba 3 dni wcześniej mam wejść i tak też byłam przygotowywana i nagle, pamiętam, w nocy dostałam informację, że na następny dzień mam lot jeszcze z Warszawy, nie z Krakowa i że mam lecieć. Ja mówię, no super, nie mam rzeczy przygotowanych, bo dostałyśmy tam wytyczne rzeczy różnych do zabrania, trzeba było tam walizki popakować i tak dalej, no i dojechać do Warszawy i po prostu organizacja tego, nagle ja mówię, no nie, no nie ogarnę tego, no nie jadę do programu, no bo ja tego po prostu nie ogarnę, nie? Ale na szczęście tak się udało, że taki kolega mi pomógł, więc on mnie zawiózł, ja tam spałam u niego w Warszawie i rano mnie, bo tam chyba miałam o 4 nad ranem lot i zawiózł mnie na lotnisko. No i jak pojechałam, to też się okazało, bo miało być tak, że chyba miałam na drugi dzień wchodzić, a nagle się okazało, że ja 2 dni będę w hotelu. Więc oni chyba dokładnie sami nie znali tej koncepcji, tylko dostosowywali do chyba sytuacji, która się działa po prostu na planie. Tak mi się wydaje. Ja myślałem, że od razu, wiesz, z wszystkimi lecisz tam na Kretę, czekasz sobie, wiesz, oni się tam bawią, a ty masz basenik. Nie, to tak nie działało. Czekasz, dobra, to pyk, dobra, Monia, to teraz wchodzisz. Nie, to tak nie działało i przede wszystkim, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale w momencie, kiedy przetransportowali nas z lotniska do hotelu, to my nie wychodziłyśmy z tego hotelu, my byłyśmy w pokoju, tylko przynosiły nam kelnerki czy tam pokojówki z hotelowe jedzenie i my nie miałyśmy w ogóle żadnego wglądu na żaden, nawet nie wiedziałam, że jest basen w hotelu, dopiero się później dowiedziałam o tym, więc tak naprawdę ja miałam akurat komputer, więc ja sobie tam oglądałam Netflixa czy coś i spędzałam całe dnie w pokoju hotelowym. Dopiero przed samym wejściem, gdy zabrali nam komputer, telefon, zrekwirowali to wszystko. No i dopiero wtedy przyszła informacja, że szykujesz się na wieczór, bo dzisiaj wchodzisz. Jasne. Miałaś jakieś obawy przed programem, przed tym udziałem w ogóle, czy raczej ekscytacja, że
dobra, zrobię teraz robotę. Ja jestem taką osobą, że ja bardzo lubię się ekscytować, bardzo lubię, jak się dużo dzieje, jak cały czas coś się zmienia. Sama często podejmuję jakieś decyzje, a potem je zmieniam, więc dla mnie to była totalna ekscytacja. Ale moi znajomi plus rodzice w momencie, kiedy się dowiedzieli, to po prostu przerażenie w oczach. Jak to do programu, jak to do telewizji, ale dlaczego? Ja wiem, że ty jesteś szalona, ale po co takie pomysły w ogóle? Więc moja przyjaciółka, pamiętam, przyszła do mnie, usiadłyśmy na kanapie i ona mówi do mnie: Monia, ale ty się zastanów, czy ty jesteś tego pewna. Wiesz, że potem będą o was mówić, wiemy, jakie ty masz plany na życie, co chcesz zrobić, wiem, że chcesz iść w biznes, więc czy to nie będzie dla ciebie przeszkodą? I owszem, w momencie, kiedy te wszystkie osoby mi gdzieś tam to uświadomiły, to ja się zaczęłam trochę bać, bo mam jednak spore plany, cele w życiu i zastanawiałam się nad tym, czy to nie wpłynie na to, co chcę zrobić. Ale potem stwierdziłam, że a dobra, przygoda też, będę miała co dzieciom opowiadać, chociażby nawet. No, to jest takie fajne doświadczenie, a takie przygody zdarzają się tak naprawdę raz w życiu. Większość ludzi w ogóle tego nie doświadczy, bo po prostu im się to nie przydarzy, więc dlaczego nie? Trzeba mieć też chyba dużą pewność siebie, nie? Żeby zdecydować się na taki krok, bo w sumie ludzie potrafią często mówić: a fajnie, chciałoby się w telewizji, to potem popularność i tak dalej. No ale wykonanie tego kroku wcale nie jest takie proste, nie? Z tą pewnością siebie zgodzę się z tobą, ale tak nie do końca, bo wydaje mi się, że czasami też są takie osoby, które spontanicznie podejmują decyzje, są właśnie impulsywne, energiczne i takie osoby nawet jeżeli nie mają tej pewności siebie może stuprocentowej, ale tam dość dużą, to też podejmą taką decyzję i bardziej wydaje mi się, że to jest kwestia tego, czy ktoś się boi działać, wychodzić ze swojej strefy komfortu czy nie, bo jak wiemy, większość naszego społeczeństwa raczej lubi być na ciepłej posadce, tak, głowa w piasek, strefa komfortu, jest dobrze, nie trzeba zmieniać. Ale jest część osób, które może jakiś impuls, może jakieś wydarzenie z życia, może jakaś sytuacja w życiu doprowadza do tego, że one nagle stają się odważne i decydują się podjąć jakąś szaloną, chociażby nawet decyzję. I wydaje mi się, że ja też należałam zawsze do grona takich osób, bo szalonych decyzji podjęłam w życiu dużo, przyznaję się. Chociażby nawet spontaniczny wyjazd z nowo poznanym chłopakiem do Włoch prawie na 1,5 miesiąca, gdzie kompletnie nie miałam żadnych obaw, a wiedziałam, że nie wiem, że może być fajna przygoda, że fajne miejsce, że ale ciepło może być i tak dalej. Ale może być na przykład seryjnym mordercą. Nie przeszło mi to przez myśl kompletnie, teraz to zasugerowałeś. Widzisz? Następnym razem jak poznasz, będziesz uważać, a kurde, coś tam się może wydarzyć. Dlatego się po prostu na to zgodziłam. Jasne. Czy jedną z takich szalonych decyzji w twoim życiu było przeżycie miłości od pierwszego wejrzenia? Wspominałaś o tym. Jak coś takiego się przechodzi, jak się to odbiera? Czy to jest takie bardziej intensywne? Ta miłość jest bardziej intensywna, szybka, taka impulsywna? Jak w ogóle, wiesz, nie wiem, patrzysz, spotykasz gościa, mówisz: dobra, to ten, idę z nim w ciemno po prostu. Nie, to nie do końca to tak działało, ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, jest impuls, bo ja tego chłopaka znałam. My się kolegowaliśmy. Nie, to nie ten Włoch. My mieliśmy na studiach taką paczkę znajomych, gdzie zawsze spędzaliśmy sobie czas. Część osób była z naszego kierunku na studiach, a część była spoza, ale wszyscy gdzieś tam razem się kumaliśmy. I ja go znałam kilka lat wcześniej. Tyle, że ja byłam. Tak, nie?
Tak, tylko że ja byłam wtedy w związku i wszyscy wiedzieli, że Monia ma chłopaka, Monia jest z nim bardzo długo, to już oni razem tam są już x lat, więc to już jest takie pewne i nie wolno tego ruszać. O, to było na takiej zasadzie. I pewnego dnia podjęliśmy taką spontaniczną decyzję, bo ktoś tam rzucił pomysł, chodźmy na imprezę. Pamiętam, to było przed moim egzaminem licencjackim, za 4 dni egzamin, trzeba się uczyć. Tam pytania otwarte, pytania zamknięte, a ja poniedziałek wieczór, no dobra, idziemy na imprezę. I poszliśmy na tę imprezę tam w kilka osób i to było na tej imprezie, po prostu, no nie wiem, to było tak nagle, no zaczęliśmy tam tańczyć i tak dalej i... Zwolniłaś blokady po poprzednim związku i nie, ja byłam w związku. Byłaś jeszcze. Okay. Właśnie, to o to chodzi. To w tym o to chodzi, że ja się zdecydowałam, bo wtedy przestaliśmy razem mieszkać. Ja się wyprowadziłam do siebie i nagle miałam więcej czasu, więc zdecydowałam, że a pójdę z nimi na tą imprezę. No i na tej imprezie po prostu tam... Z tej naszej paczki było dużo osób, no i tak się bawiliśmy, no siedzieliśmy tam, piliśmy drinki, szoty i tak dalej. No i tak po prostu to było, no, to był taki impuls, że wtedy nagle no, zaczęliśmy tańczyć i tak dalej i potem ja wróciłam po tej imprezie i tak, ja mam chłopaka, myślę cały czas o innym, mam się uczyć do egzaminu, który jest za 4 dni, jest milion książek do przeczytania, milion wiedzy do ogarnięcia, a ja myślę... To jeszcze mi powiedz, nie o tym, o czym trzeba. Jeszcze mi powiedz, że zdałaś ten egzamin, to już w ogóle szacuj. Tak, zdałam. No, to był cud, że ja zdałam ten egzamin. No nie wiem, ale nie zdałam, wiem. Ale zdałam, tak. A ja 4 dni nie mogłam spać, nie mogłam jeść, po prostu. Ja cały czas tylko siedziałam i myślałam, kiedy on do mnie napisze i kiedy będzie chciał się ze mną spotkać. Poczekaj, to może w takim razie jakby musimy sprzedać teraz bardzo ważną informację, bo może wiesz, mnóstwo... młodych ludzi, którzy teraz to ogląda, ma podobną sytuację na przykład, jest w związku może z jednym, tak myśli być. O drugim, a i ma egzamin przed sobą. Receptę na zdany egzamin takiej sytuacji. Czekaj, no sesja w sumie, bo to jakoś początek będzie. Lutego. Tak, tak no. Będzie. To może coś w tym może być. Sprzedaj, jak to się stało? Nie wiem. Nie wiem, no musicie na pewno, musicie się nie blokować, wychodzić i jeżeli ktoś wam proponuje jakieś spontaniczne wyjścia, decyzje, to robimy. I super, mamy to ogarnięte. Oglądałaś wcześniej programy typu reality show? Bo ja mam wrażenie, że z jednej strony ludzie bardzo... z jednej strony potrafią wyśmiewać się z osób, którzy uczestniczą w takich programach, a z drugiej strony permanentnie dzień w dzień oglądają te cykle, więc... Trochę dwubiegunówka taka, nie wiem jak to określić, ale no rozumiem, że ty jakby byłaś ciekawa tego rodzaju programów i śledziłaś takie losy. Tak, ja byłam bardzo ciekawa. Ja szczerze powiem, nigdy nie miałam czasu na oglądanie takich programów i gdzieś tam nie do końca mnie to interesowało, ale oglądałam jedną edycję Hotelu Paradise, bo była tam moja koleżanka po prostu. I z racji tego, że ją znałam, że kiedyś tam się x lat temu z nią kolegowałam, to byłam tego po prostu ciekawa. I z czystej ciekawości parę tam odcinków sobie tego Hotelu Paradise puściłam. Dlatego mnie to też zaintrygowało, więc jak pojawiła się jeszcze możliwość, no to... Szczerze, zawsze mnie intrygowało, czy wygląda to tak, jak to widzimy. Czy od podszewki, od kuchni, czy w taki sposób, jak ja sobie to wyobrażałam, oglądając, czy tak to rzeczywiście wygląda. No właśnie. To w takim razie... wygląda. Nie rób tak szybko odpowiedzi. Przepraszam. Słuchaj, do wszystkiego trzeba dojść. A więc powiedz mi tak, czy oglądając siebie w programie, miałaś wrażenie, że ty to ty, że ty taka jesteś, czy że ten fragment rzeczywistości, którą produkcja po prostu przedstawiła ciebie, że to jest naprawdę bardzo mały fragment, który nie określa ciebie w 100%? Musisz sobie zdać sprawę z tego, że tam każdego dnia było 60 minut materiału wyciętego z 24, a czasem nawet więcej godzin. Chłopaki wybierali najciekawsze momenty, które mogły zasiać jakąś intrygę, mogły podbić akcję, mogły dać jakieś emocje, coś, co mogło zainteresować widza i zaciekawić. Więc ciężko im było pokazać każdą z nas taką, jaką byłyśmy, bo oni to musieli zmontować w taki sposób, żeby to było ciekawe i żeby to było oglądalne, po prostu. Więc
ciężko jest odzwierciedlić kogoś osobowość w 60 minutach każdego dnia, gdzie dziewczyn było 18, no wszystkich w programie, a tam po 6, na glampingu po 6 w willi i pokazać każdego takim, jaki jest. No nie da się tego zrobić, po prostu. Także tak, tak jak ułożyła się akurat dana akcja z daną osobą, to tak też było pokazane, dlatego te wszystkie akcje. Ja tam dostawałam na Instagramie, że jestem plotkarą, że jestem niestabilna, że tu raz się koleguję z tą, raz z tą, a tak naprawdę dużo było zmontowanych takich rzeczy, że nie było w odpowiedniej kolejności, ale ja doskonale to rozumiem, bo oni musieli to zrobić tak, żeby to było ciekawe i żeby ludzie chcieli to oglądać i tak też zrobili, więc chłopakom się zadanie na pewno udało, a my zostałyśmy pokazane no, w różny sposób, po prostu. Ale czy nie masz takiego poczucia, że to mogło być dla was troszkę, jak to powiedzieć, przykre, o tyle, że no wiesz, mówiłaś o tym, że masz swoje cele biznesowe i teraz wychodzisz tam, starasz się prezentować w określony sposób, a nagle widzisz siebie i mówisz, kurde, wow, ej, sorry, ja taka nie jestem, w ogóle zrobiliście ze mnie plotkarę i tak dalej, nie? Więc tylko, czy nie było trochę żalu mimo wszystko? W początkowym etapie mówię. Wiem, tylko że idąc tam, ja sobie zdawałam z tego sprawę. Ja wzięłam tą odpowiedzialność na siebie i ja wiedziałam, że różnie może być. I ja przed emisją bałam się tego, wiadomo, bo już byłam 2 lata później, byłam na totalnie innym etapie w życiu. Prowadziłam firmę, współpracowałam z różnymi osobami, którzy często byli dość też na wysokim poziomie życia, tak to nazwijmy, dość rozwinięci biznesowo i bałam się tego, że oni to obejrzą po prostu i że zobaczą, usłyszą, że Monika, tak, Monika tutaj nas, współpracujemy na stopie biznesowej, rozmawiamy na bardzo poważne tematy, a ona w telewizji paraduje w stroju kąpielowym, o na przykład, więc miałam coś takiego, ale zdawałam sobie sprawę, że wzięłam tego odpowiedzialność, no podpisałam kontrakt, zgodziłam się na to, więc pozostało mi tylko przyjąć to na klatę i iść dalej i robić swoje po prostu. Jasne. Czy spotkały cię po programie jakieś sytuacje niemiłe? Jakiś powiedzmy hejt? W internecie rozumiem, że na 100%. Tak. Ale opowiedz o jakichś sytuacjach z internetu, jeśli możesz. I czy spotkało cię coś też jakby, wiesz, w relacji face to face? Jeżeli chodzi o internet, no to głównie Instagram, bo wiadomo, tam jest najlepszy wylew wszystkich żali i myśli osób, szczególnie tych, którzy nie mają followersów, obserwatorów, nie mają zdjęć, tylko mają jakiś dziwny profil, dziwnej treści, więc to jest gdzieś tam normalne. I dużo było podczas programu takich i przykrych wiadomości, i jakichś tam komentarzy, często na przykład nawet usuwając komentarze, pojawiały się kolejne, więc tak jakby ktoś śledził, ty usuwasz, a on dodaje kolejne, żeby... Tak, dokładnie, więc to był dla mnie w ogóle fenomen, jak komuś tam się chce to robić. Ja zauważyłam również, bo ja już kiedyś, przed programem prowadziłam social media, miałam też założony ten kanał na YouTubie, miałam stronę, więc zauważyłam, że to zadziałało też w sposób taki, że oni zaczęli to wyszukiwać, mimo że to nie było nigdzie podpięte, bo ja wszystko przed emisją, wszystko pousuwałam, to zaczęli to wyszukiwać i tam pisać też komentarze, więc to już dla mnie w ogóle pracy trzeba było w to włożyć. Ale były takie sytuacje. A jeżeli chodzi o takie codzienne życie, to jedyne co, to miałam taką sytuację kiedyś, nie na siłowni, tylko na crossficie, że tylko, że ja tego bezpośrednio nie odczułam, tylko pośrednio się o tym dowiedziałam od innych osób, że na przykład są osoby, które sobie tam głupimi żarcikami jakimiś na przykład na mój temat lecą, tak, że ta z programu, coś tam, to były takie sytuacje. To gdzieś tam do mnie doszło od innych osób, że osoby, które ja zawsze lubiłam, z którymi zawsze sobie żartowałam, miałam
super kontakt, dowiedziałam się, że za moimi plecami sobie gdzieś tam śmieszki, heheszki, a to ta z programu. Ale po prostu przymrużyłam na to oko, mam dalej kontakt z tymi osobami, bo dalej trenuję, to dalej idzie tak jakby do przodu, ale po prostu mam gdzieś tam z tyłu głowy, że dobra, wiem o co chodzi. A propozycje matrymonialne? Tak, były. Skorzystałaś? Były. Nie skorzystałam. Aczkolwiek mogę opowiedzieć fajną sytuację. Mam nadzieję, że kolega się nie zdenerwuje, ale poznałam bardzo fajnego chłopaka. Napisał do mnie właśnie z racji tego, że oglądał program w telewizji. On się zajmuje również marketingiem i bardzo fajną mieliśmy merytoryczną wymianę zdań na temat marketingu, rozwoju biznesowego. On prowadzi też różne firmy i dalej mam z nim kontakt. Spotkaliśmy się i myślę, że ten kontakt dalej gdzieś tam na tej stopie biznesowej pozostanie. Więc to taki ciekawy przykład. Super. Czym jest dla ciebie przyjaźń? Czym jest dla mnie przyjaźń? No, przyjaźń jest bardzo ważna w moim życiu, dlatego że, tak jak wspominałam w programie, ja zawsze miałam z tym bardzo, bardzo, bardzo duży problem, naprawdę. Zawsze świetnie dogadywałam się z facetami i zawsze gdzieś tam koledzy faceci byli w moim życiu, a z kobietami zawsze miałam problem. No, nie mam pojęcia dlaczego, ale odkąd pamiętam, nawet jak poznawałam jakąś koleżankę tak, że ona się w którymś momencie stawała przyjaciółką, to tak szybko jak to się zaczynało, tak szybko się po prostu kończyło i nie potrafiłam utrzymać takiej długoterminowej relacji damsko-damskiej. I program był dla mnie fajną lekcją, gdzie nauczyłam się dużo, dużo lepiej dogadywać z kobietami, ponieważ po programie mam tyle przyjaciółek, że w życiu tyle nie miałam. Głównym przykładem i podstawowym jest Amira, którą poznałam również w programie, z którą mamy dalej super kontakt. Cały czas się spotykamy, dzwonimy do siebie, wyjeżdżamy razem na wakacje, mamy kolejne w planach, także to gdzieś tam pozostało z nami i mam nadzieję, że pozostanie dalej, ale ciekawą też jest opcją to, że ja po programie poznałam też inne dziewczyny, z którymi nadal mam kontakt i nadal się przyjaźnimy, więc moje grono w tym momencie już mam takich chyba 4 czy 5 takich super dobrych koleżanek, gdzie wcześniej no to od czasu do czasu miałam jedną, dwie i tyle. Super. Wspominałaś o tym, że nie potrafiłaś utrzymać tych relacji damsko-męskich, damsko-damskich, przepraszam. Sądzisz, że to była twoja wina w tych relacjach? Jeżeli chodzi o te relacje damsko-damskie, to często było tak, że trochę to była moja wina. Z racji tego, że ja też miałam etap w swoim życiu, że bardzo dużo wyjeżdżałam, nie było często w Polsce, więc wyglądało to tak, że po prostu jak któraś koleżanka chciała gdzieś wyjść czy coś, to mnie po prostu wiecznie nie było. Jak wracałam, no to też trzeba było gdzieś tam różne rzeczy porobić, więc często też nie miałam czasu się z nimi spotkać. Też wtedy miałam faceta, więc jemu też poświęcałam trochę czasu, więc to się gdzieś tam trochę rozeszło, nie wiem, można tak to powiedzieć. A czy dzisiaj myślisz, że prawdziwa przyjaźń może istnieć bez relatywnie spędzania określonego czasu? Wiesz, czy czasem nie potrzeba po prostu spotykać się często, czasem wystarczy raz na jakiś czas, ale intensywnie przełożyć ileś wydarzeń, które się w twoim życiu wydarzyło, i nie gasić relacji z tego powodu, że wiesz, że coś tam, okej, no, nie poświęcę ci czasu. Dokładnie, ale do tego trzeba dojrzałości, chyba upływu też trochę tego czasu i zrozumienia pewnych rzeczy, a chyba wtedy jeszcze nie byłam na takim etapie, żeby to do końca zrozumieć. Wtedy wydawało mi się, że przyjaźń to też spędzanie czasu, też poświęcanie tego czasu dla osoby, która jest dla ciebie ważna w jakiś sposób. Też, nazwijmy to, nie miałam tego doświadczenia w relacjach damsko-męskich, które polegało na tym, że jednak ta przyjaźń jest ważna i też nie byłam na tyle ułożona i nie miałam takiego mentalu, żeby facet nie był dla mnie całym światem, bo niestety, ale kiedyś to trochę tak wyglądało, że
gdy było się w związku, to się poświęcało temu związkowi. Dzisiaj uważasz, że to jest złe? Może nie złe, ale nie w takiej ilości. No, nie bójmy się tego powiedzieć, wiesz, to jakby nie ma nic złego. Nie użyłabym tego słowa, że to jest złe, ale po prostu... ale może wygasić miłość, tak, na przykład. Dokładnie tak. I kiedyś, nie chcę tutaj złych słów użyć, ale kiedyś byłam po prostu trochę inną osobą i trochę inaczej podchodziłam do życia, inaczej je chciałam przeżyć, miałam inne cele, inne priorytety w życiu i to wyglądało po prostu na takiej zasadzie, że ja miałam inne wartości i do innych rzeczy przywiązywałam wagę. Nie ma też, wiesz, nic złego w tym, że dzisiaj jesteśmy trochę lepszą wersją siebie, właściwie dokładnie. To chyba o to chodzi. No właśnie to chciałam teraz powiedzieć, że z racji tego upływającego czasu, ja wyciągnęłam bardzo dużo związków. Ja wyciągnęłam bardzo dużo wniosków ze związków, które miałam, z relacji, które gdzieś tam nawiązywałam i ja to wdrażam w kolejne, więc jestem o tyle lepsza, o tyle mądrzejsza, o tyle bardziej dojrzalsza, że inaczej do tego podchodzę, inaczej traktuję te relacje. Rzeczy, które robiłam 5 lat temu, będąc w związku, teraz będąc w związku, w życiu bym tego nie zrobiła. Ale do tego trzeba było tego czasu, upływu i nauczenia się tych wszystkich po prostu rzeczy. Czyli spróbuję postawić taką teorię, że jeśli kogoś w życiu spotyka rozstanie w związku, to nie jest koniec świata, tylko można z tego po prostu wyciągnąć coś na tyle fajnego, żeby w przyszłości znaleźć tą miłość i czerpać z niej, że tak powiem, garściami. Jedna i druga strona z tej miłości wtedy lepiej czerpie. Dokładnie, zgadzam się z tobą w 100%. Nawet jeszcze dodałabym coś takiego, że często różne relacje i związki pojawiają się po to, żeby się czegoś nauczyć, coś z tego wynieść, żeby potem w kolejnej relacji być te 100 razy lepszym. Prosto. Cenne, co powiedziałaś. Tak mi się wydaje, że dużo ludzi, którzy przeżywa problemy w miłości, kto obejrzy ten wywiad, może ich to trochę zmotywować i natchnąć do tego, żeby się nie załamywać od razu, nie? Żeby spróbować powalczyć. Dokładnie, bo to nie o to chodzi. Ważne jest to, żeby wyciągnąć z tego te wnioski. Bo ja uważam, że każda relacja, nawet jeżeli to nie jest związek i nawet jeżeli to jest relacja przyjacielska, nawet jeżeli to jest relacja damsko-damska, to ona jest po coś, żeby czegoś się nauczyć. I ja, patrząc na swoje życie w przeszłość i na przykład na moje relacje damsko-damskie z przyjaciółkami, które kiedyś miałam, to uważam, że one też były po coś, żebym ja się czegoś nauczyła, co na przykład potrzebuję albo co wdrażam teraz. Tak jak dałeś przykład z tym poświęcaniem czasu. No, ja się tego nauczyłam na innych relacjach. Wymagałam od kogoś poświęcania czasu, spędzania czasu. A teraz wiem, że jeżeli mam faktycznie przyjaciółkę, z którą nawet się nie widuję, bo nie wiem, ona ma faceta, ja wyjeżdżam, czy ja mam bardzo dużo pracy, ale spotkamy się ten raz w miesiącu, czy nawet raz na kilka miesięcy, to ta przyjaźń ma szansę przetrwać, bo my obie jesteśmy na takim etapie dojrzałości życiowej, że my po prostu umiemy się dogadać i mimo, że nie widzimy się kilka miesięcy, to my sobie opowiemy, co u nas pójdziemy, opowiemy, jakie mamy cele, plany i tak dalej i się super dogadujemy, po prostu. Jasne. Zawiodłaś się kiedyś na przyjaźni i czy dzisiaj, z perspektywy tego, co powiedziałaś, zastanawiam się, czy można użyć słowa jednak zawieść, bo tak jak mówisz, dużo wyciągasz z tych relacji. Nie, ja się nie zawiodłam na przyjaźni. Nawet te przyjaźnie, które ja zakończyłam, bo było takich kilka, bo miałam taki etap w życiu, że postanowiłam się, nazwijmy to, odciąć trochę od toksycznych znajomych, więc ja wtedy grubą linią odseparowałam wszystkich. Nie żałuję tego, uważam, że to było po coś. Dużo mi to dało, bardzo dużo mi to dało. Tak miało być, po prostu. Jasne. Amira wspominała na tej sofie o tym, jak gdzieś złapała do ciebie tą więź. Ciekaw jestem, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Kiedy ty zauważyłaś, gdzieś złapałaś ten wspólny język z Amirą i kiedy poczułaś, że to naprawdę może być przyjaźń
Nie mówię, że na życie, może na lata, może na życie też. Więc w programie my się bardzo dobrze dogadywałyśmy. Jak to kiedyś Tomek nawet cennie ujął, on stwierdził, że Monia, wy się dogadujecie dlatego, że Amira jest za Tomem, a ty jesteś za mną. Jakbyście były razem na przykład do Toma, to by tego nie było, nie ma nawet szans. Nie zaprzeczam, możliwe, może tak być, ale potoczyło się inaczej, my się zaczęłyśmy super dogadywać, ja trochę byłam taką jej ostoją, nazwijmy to, nie wiem, taką trochę może starszą siostrą, mamą, nie wiem jak to nazwać dokładnie, bo ona zawsze zanim podjęła swoją błahą decyzję, to przyszła do mnie i musiała zapytać, czy to dobrze, czy nie, bo czasami podejmowała po prostu głupie te decyzje. Więc to było cenne doświadczenie. Ja na początku też tak traktowałam tą znajomość, że to jest po prostu program, no jesteśmy w programie, wyjdziemy z niego i na tym się wszystko skończy, no. To są rzeczy ulotne, no, raz jest, raz nie ma, po prostu. A tu jednak po programie, ona się, bo po programie jakiś tam czas ona była z Tomem, więc była długo w Krakowie i się cały czas widywałyśmy wbrew pozorom. Ja mówię, dobra, no, tak, fajnie, kurczę, poszłam do programu, do reality show, ja mam koleżankę, mamy cały czas kontakt, faktycznie dzwonimy do siebie i tak dalej, fajnie, czemu nie? No i na początku byłam taka sceptycznie do tego, szczerze mówiąc, nastawiona, ale co jest fajne, ona była taką moją, jak to niektórzy moi znajomi stwierdzili, 100 razy większy chaos niż ja, bo zawsze moi znajomi twierdzili, że ja jestem strasznym chaosem, że jestem szalona, w ogóle energiczna i tak dalej, a Amira była jeszcze 1000 razy wersja moja. I to było dla mnie niesamowite, bo ja też mam takie momenty, że czasami potrzebuję po prostu odpocząć, potrzebuję spokoju. A ona była tą moją, takim tym impulsem, tą energią, więc często jak ona proponowała gdzieś tam wyjście na imprezę i tak dalej, to ja się z tego cieszyłam, bo ja też miałam, lubię jak się dużo dzieje, więc ja też miałam rozrywkę w tym życiu. I tak to się też zaczynało, bo ona co trochę, Monia, chodź, pójdziemy na imprezę, nie? Ja mówię, no w sumie dobra, nie? Sama bym nie poszła w życiu. A jak ona była i mnie ciągnęła, to dlaczego nie? No i tak to też się zaczęło. A potem już było bardziej stabilnie, a zaczęłyśmy po prostu mieć ten kontakt i szlifowałyśmy to, szlifowałyśmy. No i tak trwało. No to teraz, żeby nie było tak bardzo kolorowo, muszę zapytać, czy przez ten okres czasu, mówisz około 2 lat, czy przez ten czas ta wasza głęboka relacja miała jakieś zarysowania, tak to nazwę. Czasami się wkurzacie na siebie, czy jest idylla? Długo było tak, że się w ogóle nie wkurzałyśmy. Naprawdę. To mogę powiedzieć, że no może też z racji tego, że ona jednak mieszka w Warszawie, ja mieszkam w Krakowie, ale też jeździłyśmy do siebie i tak dalej, ale nie było takich momentów. Pierwszy chyba taki moment nastąpił na naszej tej podróży na Malediwy. To ja miałam pierwszy raz taki jej przesyt, że potrzebowałam odpocząć, potrzebowałam ciszy i spokoju. Ja chaos! Potrzebowałam ciszy i spokoju, naprawdę. I miałyśmy takie momenty, że na przykład ona szła sama na plażę, sobie tam siedziała, albo ja szłam sama się popalać i tak dalej. I dla mnie to było takie wyciszenie. Ja dzięki temu mogłam nabrać tych, zebrać myśli i tak dalej. Więc to była taka pierwsza sytuacja. Ale potem wróciłyśmy już do Polski, już było wtedy w grudniu, bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem i było już tak, że było ok. No i konflikt pojawił się w Sylwestra, kiedy to Amira przyjechała do mnie na Sylwestra i razem spędzałyśmy Sylwestra u Anity w Białce, która zaprosiła nas do siebie. I dzień przed Sylwestrem Ami do mnie przyjechała, więc wzięłam ją na rynek, poszłyśmy sobie tam na jarmark bożonarodzeniowy, wróciłyśmy do domu, no i
ja chciałam iść spać, bo rano musiałam jeszcze popracować, musiałam tam do klientów duże rzeczy wysłać, a jej się spać nie chciało. No i ona sobie tak siedziała po prostu i sobie taką trochę, no puszczała tam telewizor i sobie taką mini domówkę u mnie w domu zrobiła, gdzie ja spać do rana prawie nie mogłam. No i rano stałam po prostu niewyspana, ona odsypiała, a ja wstałam, pojechałam na trening, wróciłam, musiałam tam porobić parę rzeczy i po prostu byłam zmęczona, a ja też mam coś takiego, że jak się nie wyśpię, to po prostu nie umiem kreatywnie myśleć, a musiałam parę rzeczy wtedy powymyślać, no i byłam po prostu wkurzona. A ona do mnie, Monia obraziła się, ale nie obrażaj się, no przecież nic takiego się nie stało, nie? No i to zwiększa. Cała Amira, ale po co, o co ty się obrażasz w ogóle, o co tobie chodzi, nie? No i ja wtedy tak wybuchłam, szczerze mówiąc, i powiedziałam, że to już była przeginka, wiedziałaś dobrze, że ja muszę popracować i muszę tyle rzeczy porobić, a po prostu patrzysz tylko na siebie, a w ogóle na mnie, tym bardziej, że ja się bardzo cieszę, że do mnie przyjechałaś, ale trochę się szanujmy, nie? No, no ale niestety udało jej się gdzieś tam złagodzić tę sytuację. Obiecała, że to było pierwszy i ostatni raz i nigdy więcej się to nie powtórzy. No, musi słuchać starszej Dokładnie. Siostry. Tom w programie powiedział, że jesteś osobą bardzo spokojną. Tutaj widzę zupełnie odwrotną osobę, mega energetyczną, więc no, wspominałaś trochę o tym chaosie. Więc teraz, jaka jest Monika? Spokojna? Zwariowana? Czy gdzieś tam już po środku? Jeszcze w momencie wyjścia z programu, to wydaje mi się, że zwariowana i szalona. Aczkolwiek teraz po tych 2 latach jestem chyba dużo, dużo bardziej ustabilizowana po prostu. I kiedyś nie miałam momentów, tak jak opowiadałam tutaj o tym naszym wyjeździe na Malediwy, że potrzebowałam wyciszenia. A teraz, kiedy jestem wesoła, kiedy jestem zwariowana, ale mam też momenty takie ciszy, wyciszenia, tej stabilności i chyba balansuję między tym pośrodku po prostu, więc kiedy na przykład spędzam czas z Ami, no to jest głośno, krzyk, śmiejemy się, bawimy, wygłupiamy, a mam na przykład drugą przyjaciółkę Izę, która jest typem 100% introwertyczki, z którą jest cisza, spokój, stabilność i totalnie co innego. I chyba tego potrzebowałam w życiu. Sztuka to dywersyfikacja. Dokładnie tak. Świetnie ujęte. Dzięki. Powiedz mi, jaka cecha charakteru dzisiaj najlepiej cię określa? Jaka cecha charakteru? O, to ciężkie pytanie. Staram się zadawać ciężkie pytanie. To ciężkie pytanie. Pierwsze, co powiem, może pierwsze, co nasunęło mi się na myśl, to ambicja. Bo ja mam strasznie duże ambicje, które czasem troszkę mnie nawet przerastają, bym to powiedziała. I ostatni czas tym się kieruję w życiu i gdzieś tam tą sferę emocjonalną staram się jak najbardziej wyciszyć, co jest bardzo dla mnie trudne, bo ja jestem bardzo neurotyczną osobą, ale staram się to zepchnąć na drugi plan i skupić uwagę. No, jestem w takim wieku, że jak nie teraz, to kiedy? Więc albo zrobię to teraz i albo poświęcę ten czas na te moje ambicje, które chcę zrealizować, albo tego już po prostu nie zrobię. Więc wydaje mi się, że to jest taka cecha na tu i teraz. Ale to jest fajne, bo jak myślę sobie o cechach generalnie, to czasami jest tak, że z jednej strony mówimy o ambicji, nie? Mhm. To jest zasadniczo coś dobrego, ale w wielu aspektach może być chorobliwie ambitne. Dokładnie. I można po prostu robić komuś kuku i też sobie robić kuku. Tak samo jest trochę ze szczerością na przykład, wiesz. Z jednej strony szczerość jest bardzo fajna, ale z drugiej strony może być chamska. Dokładnie. Więc fajnie, że dotykamy takiej przestrzeni, że tak naprawdę we wszystkim, co się nie robi i co się myśli jakby o danej cesze, że ona zawsze może mieć
te trochę, wiesz, miecz obusieczny, nie? Że no wydaje mi się, że trzeba krzywdę. Po prostu znaleźć złoty środek, trzeba to dostosować do swojej osobowości, do swojego życia. I szukać tego balansu, nie? I tak, aczkolwiek nie do końca wierzę w balans. Ja wiem, że my tutaj rozmawiamy o tym balansie, ale przekonałam się wielokrotnie natura nawet wydobywa w rozwoju się... dokładnie kariery, czy tam tego życia biznesowego, że balans, to tak się mówi przez tych wszystkich coachów, mentorów, że trzeba szukać w życiu balansu, ale niestety, jeżeli szukamy w życiu tylko balansu, to nie zrealizujemy po prostu jesteś tych naszych ambicji. Tak, ale to też masz rację, że z drugiej strony nie jesteś w stanie zdobyć tych gór, bo gdzieś tam jest hamulec, który sami sobie zaciągamy. No, nie? Dokładnie tak. Powiedziałaś w programie o Tomku, że jest najbardziej dobrą osobą, jaką w życiu spotkałaś. Nadal tak myślisz? Powiedziałam to w programie na podstawie tego, jak poznałam Tomka w programie. Ja po programie nie poznałam jakoś super Tomka w życiu. No, byłam z nim na kilku imprezach i to tyle, więc ciężko mi jest to odzwierciedlić w życiu codziennym, a przekonaliśmy się wszyscy, że te zachowania w programie i to, jaki kto był w programie, nie wiem, czy powinnam to teraz powiedzieć, ale nie każdy tak się zachowuje w życiu, po prostu. No, prosty ja przykład. Ja też byłam spokojna, grzeczna w programie, a w życiu nie do końca taka jestem. I każdy z nas, kto wziął udział, też tak jest. No, poznałam parę osób i nie są takie, jakie były w programie i jakie odebrałam je w programie. Więc może z Tomkiem też jest podobny przykład. Nie wiem, ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie miałam przyjemności poznać go w życiu codziennym. O, jasne. Tak to myślę, nazywa. Że Tomek na pewno jest sympatycznym gościem. Tak, a to on... Co nie zmienia faktu, że twój śmiech był naprawdę dość mocno wymowny. Jak to jest z tymi mężczyznami? Bo powiedziałaś, że przyciągasz bad boyów. Czy dzisiaj naprawdę kobietom tak trudno jest znaleźć mężczyznę, który jest w stanie zbudować w nich poczucie bezpieczeństwa, sprawić, by były szczęśliwe? Nie wiem, czy powinnam to teraz powiedzieć, ale tak, jest bardzo trudno, a jeżeli trafi się na taką osobę, która buduje w tobie te wszystkie poczucie bezpieczeństwa, jest dobra, nie wiem, chce z tobą stawiać na jakąś wspólną przyszłość, to często okazuje się tak, że wydaje mi się, że nawet silni faceci boją się silnych kobiet. Po prostu. I jeżeli kobieta naprawdę jest niezależna, chce w życiu osiągnąć dużo, ma plany i tak dalej, to nawet jeżeli facet jest mega rozwinięty, dużo w życiu robi, ma super mental, to wydaje mi się, że faceci i tak się boją takich silnych kobiet i tacy też szukają takiej spokojnej, która się do niego dostosuje, która zapewni mu to ciepło takiego domu rodzinnego, nie wiem, będzie spokojna, nie będzie miała oczekiwań, nie będzie się czepiała i mimo tego, że wydawałoby się, że jeżeli osoba jest rozwinięta, to też szuka podobnej do siebie osoby jednak w tych względach życiowych, tak, żeby iść po prostu do góry, to wydaje mi się, że podświadomie faceci wcale takich lasek nie szukają. Czyli muszę tutaj doprecyzować, wybacz. Czyli wygląda na to, że my jako gatunek boimy się bardzo być tym numerem dwa w związku? Tak. No, powiedziałeś to dość brutalnie. No, spoko. To jest ciekawe podejście, bo jak rozumiem, dzisiaj wydaje ci się, że kłopotem, który jest w przestrzeni tego, dlaczego ty nie znalazłaś jeszcze tej prawdziwej miłości, jest to, że totalnie, powiedzmy, dzięki ambicji, temu zafiksowaniu się na biznes i na swoje cele, no nie chcesz rezygnować z tej płaszczyzny. Czyli po prostu dzisiaj chciałabyś znaleźć ten wyginający gatunek mężczyzn, którzy potrafią docenić silną kobietę. I naprawdę myślisz, że już takich nie ma? No czy nie, że jest ich po prostu tak mało? Może jest ich tak mało, może jest tak niewielki procent. Nie wiem, ale
zauważyłam, że to nie jest... Bo to nie jest tak, że jestem tak zafiksowana na tym, że ja mam takie chore ambicje i tak dalej. Nie mówię o chorych ambicjach. Kompletnie. Bo nawet miałam teraz niedawno taką relację, która wydawało mi się, że się już naprawdę w coś poważnego przerodzi i ja naprawdę chciałam dużo... Może nie zrezygnować, ale chwilowo poświęcić, żeby to się udało. Ale się okazało, że ta osoba miała chyba jeszcze bardziej chore ambicje i oczekiwała ode mnie tego, że ja poświęcę wszystko, a on nie będzie musiał poświęcić nic na to, żeby to, nie wiem, żeby zbudować rodzinę czy cokolwiek. No dokładnie, więc no, takie coś nie ma racji po prostu bytu. A częstym problemem... Ale jeszcze muszę zaczepić, przepraszam, bo powiedziałaś o tym, że... poświęciłabyś na chwilę pewne rzeczy. Tak. Czy to też nie jest ryzyko? Z drugiej strony albo budujemy swoją przestrzeń i gramy w otwarte karty na początku, bo to prędzej czy później i tak wyjdzie i może doprowadzić do sytuacji, ej, no dobra, wtedy poświęciłaś to, okej, poświęciłaś, ale wtedy powiedziałaś, że to nie jest problem, a za 5 miesięcy, za rok, za 2 okazuje się, że tylko że byłaś to na chwilę, więc czujesz oszukany na przykład, nie? Okej, tylko że ja mam taką pracę, że ja jestem w stanie, dajmy totalnie fikcyjną sytuację, nie wiem, poznaję kogoś, powiedzmy w przeciągu roku zachodzę w ciążę i rodzi się dziecko. I ja jestem w stanie w tym momencie uwolnić taki wolumen czasowy, że ja jestem w stanie zająć się tym dzieckiem, tylko oczekuję wsparcia drugiej osoby i to, że ona też się w proces zaangażuje. Nie będzie sytuacji, że on wychodzi rano z domu, wraca wieczorem, a ja tylko to robię. Ja pracuję i ja zajmuję się dzieckiem, bo ja firmę też muszę prowadzić. To nie jest tak, że ja poświęcę cały na to czas, więc potrzebuję tego wsparcia. A jeżeli ktoś mi tego nie da, no to ciężko jest cokolwiek zrobić, ale ja jestem świadoma tego, że ja umiałabym sobie z tym poradzić, tylko to musiałoby być też na jakiś czas, czyli jakiś tam czas, owszem, ja trochę uwalniam tego czasu i ja mogę się tym zająć, ale potem wracam do tego, co chcę zrobić i robię to dalej, po prostu. I ktoś musi to też rozumieć, a nie, że ja chcę się rozwijać i ja chcę robić kolejne rzeczy, on ma jeszcze większe plany i ma do zrobienia jeszcze więcej rzeczy i będziemy się licytować, kto ma więcej do zrobienia, no bo tak się nie da. Słuchaj, rodzi się mało dzieci, więc życzę ci, żebyś znalazła partnera, z którym będziesz mogła urodzić, znaczy nie partnera, z którym, no wiesz o czym mówię. Wiem o czym mówisz. I żeby było tak jak mówisz, ale tu jednocześnie muszę skierować swoją uwagę w waszym kierunku. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę wolny okaz, tyle że po prostu ambitny i jest mega silną jednostką, więc jeśli na przykład znajdzie się tutaj kilku mężczyzn, którzy szukają silnej, niezależnej kobiety... Już nie rób mi reklamy. Dobra. Zrobiłem co mogłem, czyż się tak ubawialiśmy. Czy program w jakiś sposób cię... jak to nazwać? Czy on cię odmienił? Czy coś mu zawdzięczasz dzisiaj? No na pewno przyjaźń, to już wiemy, to już przerobiliśmy. Ale też wydaje mi się, że wiele się dowiedziałam o sobie. Poznałam wiele zachowań. Ta częsta w programie kwestia mojego płaczu, którego nie potrafiłam w ogóle zdiagnozować i zidentyfikować, dlaczego to się działo. Ja naprawdę nie wiedziałam. Dostawałam mnóstwo pytań na Instagramie, dlaczego jestem takim płaczkiem, kiedy znowu będę płakać i tak dalej. A ja po prostu nie wiem dlaczego, ale jakieś to było ujście po prostu jakichś emocji ściśniętych w sobie, które powodowały ten ciągły płacz. Ale do tej pory ja nie wiem, dlaczego to było, ale pokazało mi wiele rzeczy, że też potrafię być emocjonalna, bardzo otwarta, a kiedyś tego nie wiedziałam. Ja kiedyś byłam bardzo zamknięta, jeżeli chodzi o relacje na przykład, mówienie o uczuciach, mówienie o swoich odczuciach nigdy w życiu. Więc to było bardzo, bardzo fajną dla mnie lekcją. Czyli dzisiaj silna i niezależna kobieta potrafi mówić o swoich uczuciach. Tak, dzisiaj tak.
Tak, dokładnie, ale jeszcze 5 lat temu, no to po prostu to jest taka dolina i taka góra. To amplituda jest po prostu kolosalna. Słuchajcie, potencjalnie tutaj się szykuje ideał, także. Jesteś chemiczką z zawodu. Czy rozwijałaś się w tej przestrzeni? Skończyłam studia, dokładnie, nawet dwa kierunki, bo ja skończyłam i chemię, i technologię kosmetyków, bo chciałam sobie zrobić takie rozwiązanie, że albo pracować w firmie farmaceutycznej, albo w firmie kosmetycznej. Gdzieś tam kiedyś miałam plany, może jakaś firma kosmetyczna, kto wie, może jeszcze coś pomyślimy. Wszystko przed tobą. Kiedyś, dokładnie. I pracowałam po studiach w firmie farmaceutycznej, w dziale rozwoju i badań, robiłam różne analizy, i tak dalej, więc był taki epizod, ale szybko z tego zrezygnowałam, bodajże tam chyba 5 miesięcy pracowałam i zdecydowałam się to rzucić. Okej, w takim razie jak się przechodzi do specjalisty do spraw marketingu od chemii? Bardzo nie ma to w ogóle połączenia. No właśnie, dlatego mnie to ciekawi. Ale jest jeden punkt zaparny. Więc pomiędzy tym jeszcze byłam trenerką personalną. I to był ten punkt, to cały connection, bo chodzi o to, że ja od zawsze kocham trenować. Interesowałam się zdrowym trybem życia, byłam trochę zafiksowana od zawsze na punkcie odżywiania, ja każdego uczyłam, co trzeba jeść. Moja mama to czasami ze mną piekło przechodziła, jak ja przyjeżdżałam do domu, ona gotowała w niedzielę obiad, a ja sobie robiłam swój, bo tego nie jem, więc albo przyjeżdżałam z pudełkami, tak, więc różnie to było. Był też etap w życiu, że robiła dwa obiady dla mnie i dla taty i dla siebie. Więc to było dość ciekawe i stwierdziłam, jak odeszłam z tej firmy farmaceutycznej, to stwierdziłam, że może pójdę, skoro to jest moja pasja, ja to kocham, od wielu lat to robię, to może w to pójdę, a spróbuję. No i porobiłam kursy i zaczęłam być trenerką personalną. Dość szybko zdobyłam rzeszę gdzieś tam klientów. Wydaje mi się, że byłam dobra dość w tym, co robiłam i stąd też było tych dużo klientów i zaczęłam to po prostu rozwijać. I z tym wiązały się social media. Zaczęłam prowadzić ten kanał na YouTubie, prowadziłam Instagram, prowadziłam stronę, więc to się razem wszystko rozwijało, więc ja się tego uczyłam sama. Inwestowałam sobie w różne szkolenia, w różne kursy, no bo byłam ciekawa, jak rozwinąć Instagram, żeby mieć followersów, jak prowadzić bloga, jak rozwijać ten kanał na YouTubie. Byłam tego ciekawa, więc cały czas inwestowałam w to i uczyłam się po prostu nowych rzeczy. I w pewnym momencie te treningi doprowadziły do mojego wypalenia. Ja się po prostu wypaliłam, przestałam lubić sama trenować, co zawsze trening był takim moim odpoczynkiem, takim rozluzowaniem stresu z całego dnia, gdzie ja zakładałam słuchawki, szłam, ćwiczyłam sobie, podnosiłam te ciężary i miałam taką radość z życia. To przestało to być po prostu moją radością z życia i zaczęło być tak, że ja już miałam taki przesyt, no bo tak, cały dzień treningi, wracałam, pisałam jakiegoś posta, czy nagrywałam jakiś filmik na tego YouTube, i zaczęło to mnie po prostu męczyć. I przestałam sama trenować, no bo już może nie miałam na to siły, nie wiem, może tego było za dużo, no nie wiem, no ale doszłam do takiej ściany po prostu. No i zrobiłam wtedy taką przerwę, zluzowałam to totalnie i to też złączyło się z pandemią. Bo przyszła pandemia, zamknęli siłownię, więc ja miałam luz z pracą. Tak, jesteś pierwszą osobą, której pandemia pomogła w życiu. No, wbrew pozorom mi bardzo dużo ułożyło w życiu to, że przyszła ta pandemia, bo ja się rozstałam się z chłopakiem, tak jakby straciłam pracę, no bo zamknęli te siłownie i tak dalej, więc ten etap w życiu się zamknął i nagle rób co chcesz. No i ja musiałam wpaść na ten pomysł. No najlepiej by było. No ale wtedy niestety nie miałam takich pomysłów. Lodzisko też zamknęli, niestety. Dokładnie. Więc zaczęłam sobie, po prostu potrzebowałam takich kilku miesięcy takiego po prostu zastanowienia się nad sobą trochę.
Dokładnie, no. I to było takie dla mnie mega cenne, bo kilka miesięcy potrzebowałam to wszystko przemyśleć. I po tych kilku miesiącach, pamiętam, to był czerwiec, otworzyli siłownię. Ja stwierdziłam, że na siłkę na razie nie wrócę, ale znalazłam sobie nowe zajęcie, bo poszłam na crossfit. I zaczęłam chodzić na ten crossfit. Jeżeli chodzi o pracę, no to wtedy wymyśliłam, że kurczę, na siłownię nie muszę chodzić, co prawda je otwarli, ale może fajnym dealem będzie zrobienie tego online. Będę niezależna, będę mogła podróżować, co wcześniej było przeszkodą, bo z tym chłopakiem, z którym się przed pandemią rozstałam, to z nim bardzo dużo podróżowałam. Tylko że jak podróżowaliśmy, no to ja nie zarabiałam, bo ja prowadziłam treningi personalne. Więc tutaj gdzieś był ten zgrzyt. Więc stwierdziłam, że zrobię to online. No i zaczęłam, puściłam sobie tam reklamę, zaczęłam na Instagramie to ogłaszać, napisałam do tych moich starych klientów, czy nie chcieliby online trenować. Wszyscy bardzo chętnie pewnie, no pandemia to oni bardzo chętnie to zrobią, no bo nikt się nie rusza, zaczęło się sypać wszędzie, że trzeba dbać o odporność, o zdrowie, o swoje ciało, więc poszło tego. No i założyłam działalność na to. No i tak poszło. I zaczęłam to rozwijać. A w trakcie tego, bo to już zajmowało dużo mniej czasu, rozwijałam te social media. No bo wtedy ja tam robiłam takie wyzwania na Instagramie, więc automatycznie tych i followersów, i obserwatorów, i klientów przybywało. I to się tak samo zaczęło rozwijać. No i w trakcie tego stwierdziłam, że jednak to nie jest na tyle niezależne i ciężko jest to zeskalować do jakiejś kwoty, bo owszem, da się dużo zrobić w branży fitness, ale jednak jest jakiś tam sufit i dojdziesz do pewnej kwoty, gdzie już trzeba albo bardzo dużo ludzi zatrudnić, a wiadomo, ten czynnik ludzki jest jaki jest, dokładnie. Albo dochodzisz do po prostu pewnej granicy, gdzie ciężko jest coś wymyśleć więcej, no bo można zrobić plany, można zrobić digitalowe produkty, można zrobić jakiś kurs i tak naprawdę na tym się gdzieś tam pomysł kończy. I tak, druga rzecz, zawsze musisz być w formie, zawsze musisz świetnie wyglądać, zawsze musisz zdrowo jeść, zawsze musisz mieć świetne ciało, najlepiej jeździć zawsze na wakacje, super się, no bo to się sprzedaje. To jest wyidealizowany świat Instagrama. I to ludzie kupują, no niestety, tak to wygląda. Ale zobacz, coraz więcej ludzi wie o tym, że to jest wyidealizowany świat Instagrama, który nie jest rzeczywisty, a i tak chcemy to oglądać, więc jakby o co tu chodzi? No niestety, dlatego wiemy, że to się sprzedaje. No zajmując się marketingiem, wiem, że to się sprzedaje i wiem, że to jest najchętniej po prostu obserwowane. Owszem, jest dużo profili, które gdzieś tam wzbudziło zainteresowanie, nie wiem, mówieniem o prawdzie, o tym, o emocjach, o tym, o krzywdzie, o tym, co się dzieje na świecie. Ale takie profile mają grono i hejterów, i tych, którzy są za. A ten wyidealizowany świat Instagrama zauważyłam z doświadczenia gdzieś tam, nawet pracując z klientami i analizując ich profile, ma dużą większość tych, którzy są za. On ma naprawdę wbrew pozorom dużo mniej hejterów. Ja wiem, że na hejcie też się da zbudować zaangażowanie i zbudować obserwatorów i tak dalej, tylko trochę nie o to mi chodziło. Ja też kiedyś byłam bardzo podatna na hejt i bardzo musiałam się tego bardzo nauczyć, ale moi rodzice, po prostu byłam tak wychowana, że moi rodzice bardzo się przejmowali opinią innych. Bardzo się zawsze liczyło to, jak wyglądam, jak wyjdę ubrana i tak dalej. Wielokrotnie były sytuacje, że na przykład rozmawiałam z mamą i na przykład przyjechałam ubrana, nie wiem, w jakichś spodniach z dziurak, krótkiej bluzeczce i mama do mnie tak, nie wyjdziesz ubrana, bo co ludzie powiedzą, nie? A ja przez wiele, wiele lat wykształciłam w sobie to, że po prostu mnie to nie interesuje, co myśli, nie wiem, pan, który stoi tam na zakręcie. Nie interesuje mnie to po prostu. Dla mnie się liczy opinia najbliższych mi osób i tyle. Reszta to jest po prostu odcięta grubą kreską i niech sobie mówią to, co mają do powiedzenia. Tak jak teraz w programie. No owszem, było dużo hejterów, ale odcięłam to grubą kreską i mnie to nie interesuje, co pan XYZ07 napisał na mnie, że... Bo miałam raz taką sytuację, o to cię mogę opowiedzieć. Zaprosiłam przyjaciółkę, ugotowałam jej taki obiad, zrobiłam makaron, taki sepi czarny z krewetkami, z jakimiś pomidorkami koktajlowymi i jakiś koleś skomentował na story,
nie wiem, czy mogę brzydkie słowa powiedzieć, ale od takiej szmaty to bym nawet makaronu nie zjadł. Ja mówię, o jak miło, jaki komplement po prostu. Ja po prostu miałam taki umaw z tego, mówię, no kurde, no made my day. Dokładnie i wiesz, najlepsze jest to, że naprawdę wielu ludzi ten hejt, szczególnie powiedzmy już na tym jakimś tam wyższym poziomie świadomości, w ogóle nie dotyka. Rozumiem, że może dotknąć ludzi, którzy dopiero gdzieś startują, dopiero gdzieś tam buduje się to wszystko. To okej, ale jest takie rzucanie takich słów nie wiadomo po co, wiesz, ile godzin ludzie realnie tracą na takie rzeczy, ile można było fantastycznych kursów przejść, ile książek można było przeczytać, nawet obejrzeć kilka fajnych dokumentów na Netflixie. Wiesz, że ludzie nie oglądają, nie czytają książek? Ja czytam. No dobra, to my czytamy. No, ale to jest przerażający fakt, że tam chyba gdzieś ostatnio widziałem, że no 10% populacji w ogóle nie czyta w rok ani jednej książki. W ogóle nie przeczytało. Dokładnie. Od wielu lat, poza literaturą, wiesz, szkolną. Taką rozmowę, nie? I coś tam oni do mnie, bo Monia, ty cały czas na te story wrzucasz jakieś książki. Ile ty przeczytałeś w zeszłym roku książek? Ja mówię, 48. Ile? To tyle się da przeczytać? A ja mówię, no ja czytam po kilka za jednym razem, bo mam na przykład e-booka, jedną mam do snu, inną mam taką mądrą i... Tak, nie wszystko można dozować sobie od razu, no? No dokładnie. To jest fakt. Aczkolwiek kiedyś... Ja nie mam takiej umiejętności. Raczej wolę czytać jedną od początku do końca. To jest trochę problematyczne, bo nie zawsze mam ją przy sobie, kiedy mogę czytać, nie? To jest, wtedy sobie myślę, że może lepiej rozwinąć się na te dwie, ale to jest fajne, chociaż dwie. Jakbyś miał jedną właśnie e-booka na telefonie i drugą książkę. To już jest super. Muszę wdrożyć. Naprawdę, tak, polecam. Monia, powiedz mi, czy rozwój twoich social mediów, opowiadałaś, że jakby on już trwał w międzyczasie, ale po samym programie, czy on sprawił, że twój rozwój zawodowy jest dzisiaj łatwiejszy? Ja powiem tak, mi rozwój social mediów nie pomaga w rozwoju zawodowym, też może z racji tego, czym się zajmuję, aczkolwiek zajmuję się marketingiem. Dostałam parę zapytań o współpracę, tylko współpracę typu prowadzenie social mediów na przykład. Tylko że ja się tym nie zajmuję w tym momencie, bo ja zeskalowałam swoje działania na rzeczy bardziej... powiedzmy, no, bardziej marżowe i czasu, mniej pochłaniające czasu, dokładnie. Więc ja się tym po prostu nie zajmuję. Jeżeli chodzi o jakieś współpracę, to planuję, już mam parę dopiętych, fajnych dealów, więc będzie się trochę działo. Tyle, że ja mam trochę na ten Instagram inny pomysł, bo ja się cały czas zastanawiałam, czy to ma być takie lifestyle'owe, tylko że z racji pracowania w branży wiem, że ten lifestyle już się trochę przejadł i wiem, że ciężko jest budować to dalej, po prostu. Doszłyśmy, mamy ileś tych followersów, tak, jest fajnie, okej, te zasięgi są spore, tylko wrzucając treści takie, które wrzucają wszyscy, nie wyróżniając się niczym, jest bardzo ciężko jakkolwiek to rozwinąć. A ja chciałabym to spróbować zrobić tak, żeby faktycznie spróbować to rozwinąć, żeby to poszło po prostu dalej. Może też takie swoje kolejny projekt, kolejne wyzwanie do zrobienia. Może nie teraz, bo teraz jeszcze nie mam na to czasu, ale w niedalekiej przyszłości chciałabym się tym zająć i chciałabym przede wszystkim pójść w Reelsy, w TikToka i spróbować zobaczyć, czy da się ten Instagram pociągnąć dalej. Jeżeli chodzi o współpracę takie, które gdzieś tam się pojawiają, to owszem, jestem otwarta na współpracę, jeżeli to oczywiście nie będzie zajmowało zbyt dużo czasu, bo po prostu go nie mam. Jasne. Jakie masz dzisiaj marzenia? Jakie mam marzenia? To jest dość ciekawe, może opowiem o takich najbliższych, bo mam zasadę, że marzenia to są cele do zrealizowania. Tylko chyba czasami... Amirze wrzuciłaś to do głowy, bo ostatnio to mówiła. Ona tak lubi ode mnie zgapiać te moje teksty, bo ona tak się czasami podśmiechuje z tych moich tekstów, a potem łapie i dalej proszę. Dokładnie, już wiemy skąd to wyszło. Więc to ode mnie, tak, bo ja zawsze tak mówiłam, dokładnie. Więc to są po prostu cele z dłuższą datą realizacji, więc
jak kiedyś nawet z Joanną live'a robiłyśmy na ten temat, ale nie było zainteresowania, na temat planowania celi, to było po nowym roku, nie? Ale nasi obserwatorzy powiedzieli nam, że oni chcą wiedzieć o programie, a nie o celach, więc na tym się skończyło. A ja mam... Długa droga jeszcze przed tobą, żeby to przerobić. W ogóle nie. Nauczyć się obserwatorów. Tak, dokładnie, to nie ten mental jeszcze. Aczkolwiek ja mam dużą, wydaje mi się, wiedzę na temat planowania, właśnie zarządzania czasem, bo ja się musiałam tego po prostu nauczyć. Ja nie miałam... Jestem zero samokontroli i zero samodyscypliny i ja od wielu lat ciężko nad tym pracuję i muszę bardzo dużo zużywać energii na to, żeby tą samodyscyplinę i samokontrolę po prostu mieć. I w tym też pomaga mi zarządzanie czasem, planowanie, ustalanie celów. Więc ja mam cele 5-letnie rozpisane do przodu, które są podzielone na mniejsze, tak żebym miała zadania na kolejne miesiące do wykonania. Książkowo. Więc ja mam tak cały kalendarz, wszystko jest w Excelu porozpisywane, więc wow. To jest hit po prostu. Ale to mi bardzo pomaga, naprawdę, bo nawet w momencie, kiedy kolejna rzecz, nie wierzę w motywację, uważam, że jest proces do wykonania tyle, bo często mi na Instagramie piszą: Monia, jak ty to robisz? Skąd ty masz taką motywację? Nie mam motywacji. Ja mam cel, mam plan ułożony do tego celu i jeżeli ja nie mam na to siły, to ja wiem, że ja mam proces dzisiaj do wykonania. Ja mam działania do zrobienia tyle, po prostu. Jaka motywacja w ogóle? Ja wiem, że nie świeci słońce, nie mieszkam w Hiszpanii. No ale mam rzeczy do zrobienia dalej, no nic na to nie poradzę, po prostu. Jaki jest ten cel za 5 lat? No właśnie, chcę do tego dojść. Więc tak, na najbliższy czas, bo cele mam rozpisane biznesowe, więc może o tym nie będę opowiadać, nie, dobra, bo ja nie słuchaj. Lubię mówić o tym, co jeszcze nie jest. Ja lubię mówić o tym, co już robię, a nie lubię mówić, że coś zrobię, bo bardzo nie lubię ludzi, którzy mówią, że coś zrobią i nigdy tego nie robią. To dzisiaj proszę cię, żebyś na tej sofie złamała swoją zasadę. Nie, nie mogę. No proszę cię. O celach, które teraz chcę zrobić na ten moment i okej, ale gdzieś tam te długoterminowe, no to jak już będzie jakiś zaczątek tego, to spotkamy się za 5 lat. Spotkamy się za 5 lat, ja ci bardzo chętnie opowiem, nie ma problemu. Jesteśmy mówili. Nie ma problemu. Więc na ten moment ja mam, mam rozwój agencji do zaplanowanego przychodu i otworzenie spółki, która będzie zajmowała się szkoleniami, będzie pomagała biznesom usługowym zeskalować swoje działania i zwiększyć rentowność takiego biznesu. I to jest cały plan na to rozpisany i to się zaczyna pomału dziać. Myślę, że w ciągu 2 lat będzie to bardzo fajnie rozwinięte. I to jest, jeżeli chodzi o cel biznesowy. Jeżeli chodzi o cel życiowy, no to wiadomo, miłość. To co najtrudniej znaleźć, dokładnie. Może... Z kimś trzeba zrobić to dziecko, dokładnie. Nie? Więc to by było ciekawe. Aczkolwiek też nie napalam się na to, że to musi być, bo jeżeli to nie będzie teraz, no to będzie później. No, nie mam jakiegoś parcia, że to musi być w tym roku na przykład, kompletnie. Na ten rok na pewno mam zaplanowanych wiele wyjazdów i marzy mi się ta podróż dookoła świata. Więc to jest cel. Będziemy oglądać relacje w tym. Zastanawiam się, bo już mam na ten moment parę biletów kupionych. I zastanawiam się, czy na przykład nie zrobi się tak, że na przykład któryś wyjazd zapoczątkuje to, że ja po prostu nie wrócę, nie? Bo szkoda jednak... będzie. Poczekaj, bo nie wiem, co mam powiedzieć. Bo jednak te wszystkie działania, które robię, ja prowadzę zdalną agencję, więc nie muszę być w Polsce. Więc te wszystkie działania, które będę robiła, robię to tak, przygotowuję tak procedury, robię taką strategię, żeby to dało się prowadzić wszystko zdalnie. Więc mam nadzieję, że to uda się zrobić tak, że ja będę po prostu mogła sobie wyjechać i robić to, skąd będę tego chciała. I wtedy fajnie rozwinę Instagrama, bo podróże się klikają. Wtedy to już nic nie musiała robić, same się zrobi. Dokładnie, nie? A podróże się klikają bardzo dobrze. No tylko wiesz, ta miłość to dobrze, żeby w Polsce była, czy gdzieś jednak, jak zaczniesz zwiedzać świat. To ja nie mogę uzależniać, wiesz, swojego życia od tego... Od narodowości. Nie, poczekaj. Ja nie mogę uzależniać od tego, że poznam miłość. No zgadza się. Nie, pewnie, no jak już usłyszeliśmy, jakie masz cele i motywacje. Ja nie będę czekać na to, że wiesz, no co, że za pół roku kogoś poznam, za rok kogoś poznam. No nie mogę dostosowywać swoich planów i swojego życia do tego, że wtedy się pojawi. To niech on dostosuje do ciebie, nie? No dokładnie.
Co w życiu zmienia popularność? Szczerze? Nic. Tylko? Nic, kompletnie nic. Więcej zer na koncie? Poczekaj, czy ja zarobiłam coś na... No, coś tam zarobiłam, ale nie, kompletnie. Ja wierzę w ciężką pracę, wierzę w proces, wierzę w to, co robię, wierzę w to, co się, w to, czym się zajmuję. Wiem, że na popularności też się da zarabiać, ale chyba nie na takim etapie, na jakim my teraz jesteśmy. To jeszcze po prostu nie ten etap i dam ci taki przykład. Zobacz, wiele tych dziewczyn, tych popularnych dziewczyn, nie wiem, z Love Island, z hotelu Paradise i tak dalej. Czy one zarabiają na tym? Czy one umią zeskalować, zmonetyzować ten biznes? Nie. Większość ma po prostu jakieś tam współprace od czasu do czasu i tyle. I na tym to się kończy. Bo mało jest takich strategii osób, tak, mało jest takich osób, które ma jakiś na to pomysł, ma strategię i idzie w konkretnym kierunku. Często, może nie będę mówić na przykładach, ale znałam na przykład osobę, która miała wytyczoną jakąś strategię, ale w trakcie z tej strategii na przykład jej się nie chciało, nie wiem, jej się coś tam nie podobało, zmieniała to i tak dalej. I to nic z tego nie wyszło. I ona prawie nic na tym nie zarabia. Więc naprawdę mało jest takich osób, które umieją to na tyle zmonetyzować według jakiejś określonej strategii, żeby na tym zarabiać bardzo, bardzo fajnie. No chyba, że mają bardzo dużo tych obserwatorów i faktycznie za same wrzucanie jakichś głupich postów, to już zarabiają na tym świetnie. I też trzeba znaleźć tą swoją niszę, nie? Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam, na lifestyle'u to się jest... Dojedzie. Dokładnie, to nie te lata. 5 lat temu mogliśmy porozmawiać na ten temat, nie teraz. Mhm. Żałujesz jakiejś sytuacji, która wydarzyła się w programie? Chyba może tak. Żałować nie żałuję. Ale... Poprowadziłabyś lepiej? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tylko, że będąc w etapie, w którym byłam wtedy 2 lata temu, to ja bym chyba nie umiała tak tego poprowadzić, bo teraz z doświadczeniem, które mam, bym pewne sytuacje po prostu rozegrała inaczej. A wtedy po prostu byłam na innym etapie i nie umiałabym tego tak zrobić, więc zachowywałam się tak, jak się zachowywałam. Byłam taka, jaka byłam, bo po prostu taka wtedy byłam. Więc może tego płaszczu trochę mogłabym zmniejszyć, bo trochę przesadziłam. To jedyna rzecz. Ale też nie jest tak, że ja tego żałuję kompletnie. Mm-hmm. Randkujesz dzisiaj? Znajdujesz czas w swoim grafiku napiętym dość mocno? Przyznam ci szczerze, że bardzo mało, bo po prostu, wiesz co, chyba doszłam do takiej trochę z tymi randkami, do takiej trochę ściany i czasami po prostu szkoda mi na to czasu, wiesz? Bo wielokrotnie, może tak, bardziej weryfikuję osoby, z którymi mam iść na tą randkę, bo miałam w swoim życiu taki etap, że bardzo dużo randkowałam i chodziłam z przeróżnymi osobami na randki i po prostu w tym momencie jest to dla mnie stratą czasu, bo mogę odpocząć, nie wiem, mogę spędzić czas z przyjaciółmi, nie wiem, mogę iść na masaż, na basen, na siłownię, na crossfit, na boks, na cokolwiek, a nie musi to być spędzanie czasu z kimś, kto nie ma za bardzo co mi powiedzieć. Jasne. Co musiałby mieć w takim razie mężczyzna, żeby cię oczarować? Czy to jest wygląd, czy to jest jednak absolutnie umysł? To jest absolutnie umysł, zdecydowanie. Przekonałam się w ostatnich czasach o tym wielokrotnie. Ja bardzo zwracam uwagę na osobowość, na to... Jak to powiedzieć? Nie chciałabym, żeby wyjść tutaj na złą osobę, ale bardzo, bardzo, bardzo zwracam uwagę na to, co ktoś ma może nie tyle do powiedzenia, ale co chce w życiu zrobić. W sensie, no wyobraź sobie nawet na swojej... Tak, dokładnie. I to chyba trochę ukształtowało moje życie, że z racji tego, że ja mam bardzo dużo planów i dużo bym chciała w życiu zrobić, ciężko mi się jest po prostu dogadać z osobą, która, nie wiem, jest w jakiejś tam strefie komfortu, z której nie planuje wychodzić, bo jej jest dobrze jak jest. Bo po prostu może na początku jest o czym rozmawiać, ale... Na początek będzie fajnie, ale potem... Tak, ale nagle się okazuje,
że spędzasz z tą osobą czas i nie masz z nim o czym rozmawiać, bo pośmieszkujecie, pogadacie, że jest fajny serial teraz na Netflixie, nie wiem, bo dobry obiad zrobiłam i nagle wstajesz rano i ty nie masz o czym rozmawiać z tą osobą. Wiesz, o co chodzi. I kiedyś nie zwracałam na to uwagi, bo kiedyś ważne było dla mnie, żeby fajnie facet wyglądał, żeby miał fajne ciało, no bo ja też dbam o to ciało, więc gdzieś tam u drugiej osoby też było dla mnie to ważne. Ale teraz te rzeczy przełożyły się na to, że ważniejsze jest dla mnie, żeby ta osoba miała co do powiedzenia, żeby była taką moją trochę bratnią duszą, z którą mogę porozmawiać o wszystkim, która zapewni mi wsparcie, da mi jakieś to też poczucie bezpieczeństwa, no bo nie ukrywajmy, dla dziewczyn to jest gdzieś tam zawsze ważne. I to tyle, to wystarczy. I zobacz, wbrew tego, że tego jest tak mało, to jest tak ciężko. Słuchajcie, zacznijcie to weryfikować, bo naprawdę nasz męski gatunek nie wygląda tutaj zbyt dobrze. Monia, bardzo ci dziękuję. To była naprawdę świetna rozmowa. Mam nadzieję, że miło spędziłaś czas, a wy dobrze się bawiliście. Pamiętajcie, że Monika cały czas jest wolna. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, hej.